Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, odcinka nie było dawno, zdaję sobie z tego sprawę, niestety był to czysty przypadek, że tych odcinków nie było. Nie miałam czasu, nie było mnie w domu, przyjechała moja przyszła teściowa i w sumie to nie miałam kiedy nagrywać. Dodatkowo też byłam u rodziców, była majówka, no i kurczę, takie rzeczy się działy, że no dosłownie nie miałam kiedy nagrać dla was filmów, co nie? I no. Także moi drodzy, lecimy dalej. Byliśmy w trakcie tutaj rozmów, ja jeszcze nie z wszystkimi porozmawiałam. Nie pamiętam, z kim rozmawiałam, a z kim nie. Czy rozmawialiśmy z Narokiem? Bardzo dobre pytanie. Być może tak, być może nie. Rendok, z tobą na pewno nie gadałam. Kim jesteś? Jestem wojownikiem Królestwa Nahdoru. Przybyłem tu z moim panem Warekiem, aby naszym braciom, orkom, przekazać prawdę i dać im wolność. Wolność? Tak. Wolność od wpływu złego ducha, Beliara, naszym prawdziwym panem, władcą i królem orków, jest duch naszych przodków w naszym królestwie Nahdorze. Nigdy nie zatraciliśmy się Beliarowi, jak niestety stało się to z naszymi braćmi w Korinis i Myrtanie. Dlatego też z naszym wodzem i pięcioma najwyższymi szamanami przybyliśmy tu, aby także inni orkowie powrócili do swoich korzeni. Tylko z pomocą ducha przodków orkowie mogą stać się potężnym, ale i szlachetnym rodem. Okej, widzę, że sobie pogadaliśmy. Ci orkowie mają bardzo duży minus. W sensie podoba mi się ich dubbing, ale oni bardzo powoli mówią i po prostu tracimy sporo czasu na tym, żeby z nim pogadać. Z Mizotem kojarzę, że rozmawialiśmy. On tam mówił o tym piórze. Czy tutaj coś, cokolwiek? Jest piła, może się przydać. O, widły. Fajnie, że tego w ogóle nie zauważyłam. Tu jest jeszcze jakiś kowal. Tu jest jeszcze orkelita, ork wojownik. To na szczęście z wami nie muszę rozmawiać. Jeszcze jest Hatan, nie wiem, czy rozmawialiśmy. Tak, ty możesz mnie uczyć. A czego ty uczysz? Kurde, chciałam kliknąć, na co ty... Ucz mnie. Czego uczysz? Siły. Dobra, no na razie w siłę nie dajemy. Bardziej teraz mnie interesuje to, żeby dać w broń. Z tymi orkami raczej nie będziemy mogli rozmawiać. Tutaj jest ork wojownik, Keresz, jeszcze jest Haktur, cholera wie kto to. Jeszcze tu możemy wejść, a raczej nie możemy, bo jest jakaś dziwna bariera. Czy ten ork mnie zatrzyma? A ty dokąd, Mora? Chcę wejść do waszej świątyni. Tylko szamani i najwyżsi wojownicy mogą do niej wejść. A co się stanie, jeśli spróbuję wejść? Jeśli chcesz próbować, próbuj do woli. Powodzenia. No okej, fajnie. Czyli rozumiem, że albo bariera mnie zabije, albo nie wiem co. Albo po prostu mnie nie przepuści. Są dwie opcje. Siup. O kurde, ale fajny efekt. W sensie wywaliła mnie tak po prostu. Niby przeszłam, ale mnie wywaliła, bo zauważyła, że nie jestem tym, kto powinien tam wchodzić. No dobrze. Jest tutaj za dużo ludzi, zdecydowanie. Znaczy ludzi, postaci. Bo większość to orkowie, a z osadnikami nie możemy gadać. Dobra. To może Keresz najpierw. A, z tobą nie mogę gadać. Czaktur? Kim jesteś? A kim ty jesteś, Mora, by zadawać mi takie pytania? Dla mnie jesteś tylko marnym ściepem człowieka, który nie ma pojęcia o wielkiej mocy ducha przodków, będącego ojcem wielkiego ludu orków z Nahdoru. Jesteś tylko przemijającym cieniem, który przez krótką chwilę zanikocze na firmamencie świata. Więc zanim następnym razem zadasz pytanie, to było oczywiste. Zastanów się choć przez chwilę nad swym marnym losem. Okej. Podoba mi się broń tego orka, który stoi przed Czakturem. Bardzo fajna.
Rozumiem, że jesteś orkowym szamanem. Nie, Mura. Nie mów, że o tym nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. A kim? Moja zewnętrzna powłoka wskazuje na to tylko, co widać okiem. Ale kto zobaczy, co jest we wnętrzu, tego nie wie. A już na pewno nie ty, Mura. Więc co powiesz o sobie? Powiem ci tylko tyle, ile będzie niezbędne. Czyli? Czyli nic. Aha. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, z Kereszem nie pogadam, to są osadnicy. O, jakaś babka mnie chce zagadać. Dzień dobry. Witaj, przybyszu. Nazywam się Larissa. Witaj. Nie chciałbyś mi pomóc w pewnej sprawie? Czemu nie? O co chodzi? Mam pewien problem. Poważny problem. Słucham więc. Mój dom jest przeklęty. Co takiego? Niestety, to prawda. Jakiś czas temu, niedaleko stąd, pojawiło się kilka ożywieńców. Na szczęście szamani szybko się z nimi rozprawili, ale od tamtej pory w moim domu wciąż rozlegają się dziwne odgłosy. Dziwne głosy? Tak. Pewnie też mi nie wierzysz. Nikt mi nie wierzy, aż szamani powiedzieli, że za jakiś czas to na pewno przejdzie. Ale ja już dłużej nie mogę. Boję się wejść do środka. Sam możesz wejść i się przekonać. Dobrze, zobaczę, co tam się dzieje. Wspaniale. Normalnie wysłałabym Torbena, ale odkąd zaatakowały go te mroczne bestie, nie czuję się najlepiej. Torben? Wierzysz? Torben z Corinis? Tak. Znasz Torbena? Oczywiście. To mój dawny znajomy. Kiedyś pobierałem od niego nauki. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Torben pochodzi z Corinis, ale z pewnych względów znalazł się tutaj. Tutaj też się poznaliśmy. Odkąd tylko go ujrzałam, wiedziałam, że potrzebuje kogoś takiego jak ja. Ale to długa historia, a ja i Torben potrzebujemy spokoju. Proszę, zajmij się moim domem. Nawet nie mamy miejsca, by spokojnie odpocząć. Zobaczę, co da się zrobić. No dobrze, a handlujesz? Zajmujesz się może handlem? Tak, z tego wszystkiego zapomniałam o tym wspomnieć. Sprzedaję trochę żywności. Dobra, pokaż, co masz. Nic ciekawego, masz widły. Na cholerę mi te... O, widłami można walczyć. Dobra, będę wiedziała na przyszłość. Czyli aktualnie mam broń w ekwipunku, tak? Tak, mam broń dwuręczną w ekwipunku. Dobra, Elines. W kontemplacji świętego ognia. Nie przeszkadzaj mi. No dobrze, to... Bądź sobie w tej swojej kontemplacji. Dobrze. Czy tutaj coś jest? Nie wiem. Czyli wychodzi na to, że przed chatą siedzi Torben. To rzeczywiście prawda. Hejka. Torben, to ty? Co się dzieje? Kim jesteś? Nie pamiętasz mnie? Uczyłeś mnie w Corinis otwierania skrzyń. Corinis nie istnieje. Piraci. Hordy Beliara. Dobrze się czujesz? Nie za bardzo. Jakiś czas temu dopadły mnie bestie Beliara. Od tego czasu mąci mi się w głowie. To naprawdę nie mój problem. Mogę ci jakoś pomóc? Nie wiem. Porozmawiaj z Larissą. Ona ci o wszystkim opowie. No dobra, teoretycznie z nim rozmawiałam. Dobra, no ja się nie dziwię, że nie możecie tu spać, jak tu... No, w takim domu się spać nie da za bardzo. Czy tutaj coś jest? O, piwko. Dobra, chyba tyle. Zejdźmy w takim razie. To wygląda, jakby tam się dało wejść. Ej, a żebym spróbowała, co nie? Dam radę tu wejść? Co ja robię, powiedzcie mi? Tu musi coś być, bo na tą półkę się da za dobrze wejść. I poważnie powiedzcie mi, co ja teraz robię, nie? Ej, no ja bym coś tu ukryła, nie? Nie żeby coś. Coś bym tu dała. No dobra, nieważne. Czyli co? Może skoczymy z powrotem do Larissy i z nim porozmawiamy. Wiecie, troszeczkę więcej ludzi wreszcie. Można pogadać trochę szybciej. O matko, dobra. Na szczęście się nie spintoliłam na głowę. Dobra, to może Larissa coś powiesz jeszcze. Hej, dodatkowo. Widzę, że ty też masz widły na plecach. W twoim domu rzeczywiście straży. A właściwie bardziej przypomina to jęk potępionych dusz, czy też wściekłych zombie.
ale postaram się coś z tym zrobić. Spraw, aby w moim domu przestało straszyć, a będę ci dozgonnie wdzięczna. Zresztą Torben też. Bez obaw. Znajdę jakiś sposób i pozbędę się tych wyjących maszkar. Dobrze, a taka sprawa, czy ja tych mieczy ze ściany nie mogłam sobie zabrać? Nie wiem, idę stąd, bo te dźwięki są wkurzające. Tylko zanim, to sobie te strzały pozbieramy. Widzę, że też tam młotek jest. Dobra. Dobra, idziemy z tej chaty. Czyli rozumiem, że szamani za bardzo nie pomogą. Jest tępszak jeszcze. Kim jesteś? Jestem szamanem. Nazywam się Tępszak. Należysz do tych pięciu wielkich orkowych szamanów? Nie, Mura. Pięciu najwyższych orkowych szamanów przebywa dniem i nocą w świątyni ducha przodków. Gdybym był jednym z nich, nie spotkałbyś mnie tu. Jednak także pełni ważną rolę. Jestem najstarszym szamanem spośród wszystkich mieszkających w naszym obozie. Dlatego też im przewodniczę. Poza tym przybyłem wraz z Swarekiem z naszej ojczyzny i przekazuję pozostałym braciom naukę o naszym duchu przodków. O Matko Boska! Jeden z domów zamieszkałych przez osadników jest nawiedzony przez złe duchy. Słyszałem, Mierzysz, ale to nic groźnego. Ale ci ludzie nie mogą tam mieszkać. Tak, to poważna sprawa. Postaraj się im jakoś pomóc. No, super. To ja już wiem. Chciałbym się przyłączyć do waszego obozu. Rozmawiałeś już z Keretem? Tak. Więc wiesz już, że nie tolerujemy tu złodziei, bandytów, awanturników czy innych oprychów. Zgadza się. I wiesz także, że musisz zdobyć odpowiednią reputację. Tak, wiem to wszystko. Przychodzę właśnie w tej sprawie. Bardzo dobrze. Jest coś, co możesz zrobić. Właśnie miałem dostarczyć każdemu z szamanów przebywających wokół ognia miksturę many. Z powodu częstych ataków hord Beliara musimy nieustannie czuwać i być gotowi odeprzeć atak. Niestety, nie posiadamy zdolności regeneracji siły magicznej, tak jak pięciu najwyższych szamanów. Regeneracja siły magicznej? Zgadza się, Mura. Tylko wielcy szamani posiadają tę zdolność. Poza tym umieją regenerować swoje życie. My jednak musimy wzmacniać się miksturami. Dlatego zanieść każdemu szamanowi po jednej miksturze. Oto one. W porządku. Dobra, czyli podejrzewam, oczywiście nie zanieśliśmy ich. Możesz mi czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę magiczną oraz przedać trochę magicznych zwojów. No dobrze, to pohandlujmy. Ciekawe, jak wygląda gra magią tutaj. Widzę, że nie masz nic, co na razie by mnie interesowało. Zajmijmy się może tymi miksturami dla odmiany. A wieczorem przyjdź, Mora. Posłuchać naszej orkowej pieśni do ducha przodków. Wykonujemy ją przy świętym ogniu. Okej, okay, dobra, czyli widzę jakaś ciekawostka. Tu jest główny wódz, to za chwilę. Elines, czy tobie mam dać? Mam dla ciebie miksturę. Miksturę many. Dzięki. Dobra, w porządku. Jedną rozdaliśmy, czaktur. Hej, ty! O! Jeden z domów w obozie jest nawiedzony przez złe duchy. To bardzo interesujące. Ale co ja mam z tym wspólnego? Czy jako szaman możesz mi jakoś pomóc? Trzeba wygnać te złe duchy. To nie jest sprawa dla mnie, Mura. Ale możesz porozmawiać z Orhesem. Dobrze, w porządku. Mam dla ciebie miksturę. Co to za mikstura? Napój many. Świetnie. Zapewne od Tepszaka. Tak. On to zawsze znajdzie kogoś oddolnej roboty. Ale dzięki.
Dobra, w porządku. Drugą oddaliśmy. Ork Szaman. Tępszak, to ty mi to zleciłeś. Podejrzewam, że taki zwykły Ork Szaman to nie. O! Mam dla ciebie miksturę. Dzięki, przyjacielu. Okej, czyli jednak. I jeszcze jeden szaman. Naprawdę nie mój problem. Jeszcze jeden szaman. Gdzie tu jest jakiś szaman? Może chodzi o tamtego, który siedzi tam na urwisku jakby. On w ogóle chyba miał na imię Gorhes? Czy mi się źle kojarzy? Tak, to ty. Jeden z domów zamieszkałych przez osadników jest nawiedzony przez złe duchy. Złe duchy? Duchy potrzebują spokoju, Mora. Nie można im przeszkadzać. Tak, ale to one przeszkadzają mieszkańcom. W domu ciągle słychać jęki i wrzaski. Rozumiem, Mora. Ale co ja mam do tego? Chcę wygnać te duchy z domu, by jęczały gdzieś indziej. Szukam kogoś, kto powie mi, jak tego dokonać. I przyszedłeś z tym do mnie? Tak, szamanie. Dobrze zrobiłeś. Pomogę ci. Znam pewien sposób na wygnanie złych duchów. Ale nie jest to proste. Do ich przepędzenia potrzeba specjalnej substancji. Co to za substancja? Czarna ruda, zmieszana z esencją ducha. Gdy będziesz miał przy sobie tę substancję, złe duchy pójdą precz. Skąd wezmę czarną rudę? Mam przy sobie ten materiał, aczkolwiek nie mogę ci oddać go za darmo. W zamian musisz przynieść mi 100 sztuk złota. Jeśli chodzi o esencję ducha, popytaj o nią u szamanów lub magów. Dobra, w porządku. Czy ja nie mam 100 sztuk złota, czy mam, tylko muszę mieć też esencję. Czy esencja many to będzie ten taki większy? Esencja... Wait, co? Która many? Nie to. Nawiedzony dom. Dobra, no to popytajmy w takim razie. Jeszcze jeden szaman mi się gdzieś zgubił. Komu ja jeszcze nie dałam tej mikstury many? Tamten ode mnie w ogóle nie chciał. Może po tej stronie jeszcze ktoś siedzi. Tu jest Hatan, my rozmawialiśmy już chyba. Or wojownik, tutaj nie. O, tu jest jakiś strażnik ognia jeszcze. Kim jesteś? Jestem strażnikiem ognia Ducha Przodków. Ten ogień to bardzo ważny znak obecności naszego pana. Dlatego czuwam, aby każdy zachowywał się godnie i z szacunkiem w jego obecności. O! Mam dla ciebie miksturę. Co to za mikstura? Napój many. Znowu? Czy ten pszak nie może wymyślić czegoś lepszego? Ciągle te wstrętne mikstury many. Jakby najwyżsi szamani nie mogli nas nauczyć sztuki regeneracji. A wasi szamani to potrafią? Oczywiście, że tak. Ale tę umiejętność zastrzegli tylko dla siebie. Boją się, że będziemy od nich potężniejsi, czy co? Jeden z domów w obozie jest nawiedzony przez złe duchy. Złe duchy? Złe duchy nie zamieszkują domów osadników. Coś musiało ci się pomylić. W takim razie chodź ze mną i sam się przekonaj. Muszę strzec świętego płomienia. Nie zawracaj mi głowy, Mora. No dobrze, co to za ogień? Co to za ogień? To święty ogień ducha naszych przodków. Jego płomień pali się od niepamiętnych czasów. Pali się, ale nie spala. Istnieje wiecznie, tak jak duch przodków. On też przyjmie nas po naszym odejściu do swojej krainy. Ogień
symbolizuje obecność ducha przodków pośród nas i umacnia naszego własnego ducha. Zachowuj się odpowiednio przy świętym płomieniu, Mora. No dobrze, a co ogółem słychać? Co słychać? Mora, nie odpowiadam na tak banalne pytania. No dobrze, czyli widzę, że strażnik ognia ma focha. Czy ja kiedyś pogadam w końcu z tym wodzem? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że rozdałam wszystkie mikstury many, które miałam, więc tępszak. Tak przy okazji jeszcze. Ducha. Tylko dlaczego? Osadniczka Larisa potrzebuje mojej pomocy. Dobrze. Mogę ci sprzedać jedną po dużo niższej cenie. Wezmę za nią 75 sztuk złota. No dobrze, to za chwilę. Albo dobra, daj. Oto złoto. A oto esencja. Dziękuję bardzo. Zaniosą mikstury. Świetnie się spisałeś. Oby tak dalej. Przyjmij ode mnie ekstrakt leczniczy. Dziękuję bardzo. Nie mam dla ciebie więcej zadań. Ale porozmawiaj z najemnikiem Wamem. No dobrze, fajnie. A pohandlujmy, wiesz co, bo ja muszę sprzedać trochę syfu i wyciłać stówkę. Zardzewiały miecz dwuręczny to już mi niepotrzebny. Kilof zostawimy, widły mi niepotrzebne. Łuk sobie zostawię akurat. A, bo to o taką esencję chodziło. Dobra. Pancerz musimy sobie zostawić. Pochodnie, paczki z jedzeniem. Kurde, nie chciałam tak. Pohandlujmy. Chciałam sprzedać troszeczkę tych młotków, bo mi będzie potrzebny jak już to jeden. A po to pirackie ubranie. To było oczywiste. Moment, no halo. Aha, skórzany pancerz. Sprzedawać go czy nie? No dobra, sprzedam w dupie najwyżej. Będziemy musieli odkupywać. Dobra, zróbmy to zadanie z tym nawiedzonym domem przynajmniej na dzisiaj jeszcze. Czyli do Wama mam się udać. Dobra, w porządku. Jasne jak słońce, nie martwmy się. Najpierw jednak chodźmy do Gorhesa, który powinien nam pomóc. Oto esencja ducha oraz 100 sztuk złota. Doskonale. Już mieszam esencję z rudą. I gotowe. Teraz idź do tego nawiedzonego domu. I zobacz, czy zadziała. No dobrze, to zobaczymy, czy zadziała. Miejmy nadzieję. Kurde, podoba mi się ta nasza broń. Może jeszcze dzisiaj skoczymy na arenę, zobaczyć, jak to się wszystko ten... No nie rozmawiałam jeszcze z Kowalem na pewno i nie rozmawiałam jeszcze z głównym wodzem tutaj, ale to za chwilę może. Zanim pogadam z Larisą, to wejdziemy tu. Proszę, już się uspokoiło. No i zajebiście. Larisa, już powinno być wszystko dobrze. Pozbyłem się straszydeł. W twoim domu panuje spokój i cisza. Naprawdę? To nie do wiary. Muszę to sprawdzić. No, to chodź. Inaczej bym się do tego zabrał. Hej! Rzeczywiście jest cicho i spokojnie. Super, nowy poziom. Nie słyszę żadnych wrzasków. Jak tego dokonałeś? Mam swoje sposoby. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. A oto nagroda za twój trud. Znalazłam to kiedyś niedaleko świątyni orków. Nie wiem skąd się tam wzięło, ale może ci się przyda. O duchu przodków, część pierwsza. Dobra, fajnie. Dodatkowa reputacja, także jest w porządku. Kto mnie uczył broni dwuręcznej? Jakiś ork. Chodźmy się w takim razie nauczyć. To na pewno nie był Hatan, bo on uczy siły. Mizot na pewno też nie. Tutaj chyba był gdzieś ten gościu. Bo by się przydało. Tutaj coś leży. Łyżka. Nie wiem, czy nie dostanę po łapach, jak sobie ją wezmę. Nie. Wiecie, lepiej się upewniać. Także no, tu jest kuchcik. Kucharz to na razie mało ważne. Ezichel Tendor chyba? Nie Tendor. Achtar? Nie. Kurde, uczył mnie ktoś tutaj niedaleko. Tego dwuręczniaka. Nie wiem, czy tutaj gdzieś gościu nie stoi. Nożgar chyba? Jestem gotów do treningu. Tak, tylko zanim się nauczę, +5.
Zanim się nauczę plus 5, to sobie zrobię zapis, bo nie wiem, czy gdzieś progu nie przeskoczymy przypadkiem. Dobra. I mamy teraz 40%. Czy tam ktoś stoi na arenie i na mnie czeka? Tak, dobrze mi się wydawało, że mamy walkę nieskończoną. Można teraz spróbować się podjąć. Teraz policz. Ale Bezi byś się nie blokował, bo... Chciałam użyć blokady i oczywiście nie zadziałała w ogóle. No jasne, no. Tak to jest, jak wyszłam na arenę i w ogóle blokada nie działała o 5 razy, nie? No dobrze, nieważne. Siup. Teraz. No dawaj. Wow, pobiłam go. Wszedł w ogóle niewidzialny cios, nie wiem czy widzieliście. Wow, ale gościu ma rzeczy. Kiepski miecz, dawaj to. Widzę, że jest ciężko jednak na tej arenie. Troszeczkę chyba za wcześnie się tu pcham. Mam takie wrażenie, że właśnie za szybko tu idę. Jerry? Moja głowa. Pogadamy? Muszę przyznać, że dobrze walczysz. Dobra, musimy troszeczkę albo dać w jakąś lepszą zbroję, albo w ogóle jeszcze w tego kryta, nie? Przy okazji do Wama miałam się udać, tylko że Wam teraz je. To za chwilę. Mogę Ci jakoś pomóc? Szybko się bierzesz za zdobywanie reputacji, he? No cóż. Właściwie na razie niczego nie potrzebuję. Chociaż możesz mi pomóc w wykonaniu pewnej misji, jaką ostatnio dostałem od Tempszaka. Przy okazji zdobędziesz trochę doświadczenia. Co to za misja? Dowiesz się na miejscu. Zanim się tam wybierzemy, muszę cię uprzedzić, że może być bardzo niebezpiecznie. Idziesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Rozumiem. Na wszelki wypadek, zanim tam pójdziemy, użyj tego zwoju ochronnego. Naprawdę może się przydać. Dzięki. Dobra, to na razie jeszcze nie idziemy nigdzie, bo ja się boję, że będzie przyps. Także nie idziemy. Chodźmy pogadać jeszcze z wodzem, ewentualnie z kowalem, ale prędzej z wodzem, bo jednak wypadałoby już, a nie. Bo tak cały czas właśnie sobie zwlekam, odkładam go. Chociaż jeszcze u kowala też może być jakiś quest. Ale już całkiem jest dobrze, przynajmniej mamy większość obozu obcykane. Dobra, chodźmy do tego kowala najpierw jednak. Z Hatanem rozmawiałam, tak? Tak, bo on może mnie uczyć siły. Dobrze. Tu jest ork wojownik, tu jest kowal. Witaj. Witaj, Mura. Czyś byś zajmował się kowalstwem? Tak, Mura. Właściwie dawniej się tym zajmowałem. Teraz już nie nadzoruję pracę, a pomaga mi mój pracownik, Brian. Sam już jestem za stary, żeby się tym wszystkim zajmować. Rozumiem. Jaką broń potrafisz wykonać? Bardzo różną. Mogłabym ci ją pokazać, ale tak, cały towar oddaję kupcowi Fokarowi, więc nie musisz rozmawiać. W porządku. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, Mura. Potrzebuję parę piłek rudy. Próbuję właśnie wykonać topór z magicznej rudy i brakuje mi jeszcze paru piłek, jeśli mi ją przyniesiesz. Szepnę Warekowi dobre słówko na tobie. Dobra, nie wiem co to znaczy parę, ale w porządku. Tu jest Brian. My się znamy, tylko że on widzę nie chce ze mną rozmawiać. Tu jest jakaś klinga. Zabrałabym sobie ją. Wiadro wody. No dobrze, czyli nic szczególnego. Dobra, to został nam chyba tylko Warek do porozmawiania już i nikt inny, bo tutaj już rozmawiałam. Warek. Porozmawiajmy więc. Witaj. Witaj, Mora. Co się do nas sprowadza? Mam nadzieję, że jesteś przyjaźnie do nas nastawiony, a nie jak ci przeklęci piraci.
Przez nich musimy bardzo ograniczyć do was nasze zaufanie, Mora. Ale nie obawiaj się. Jeśli masz uczciwe zamiary, nic ci nie grozi z naszej strony. Dobrze, no przechodzimy przede wszystkim w pokojowych zamiarach. Przychodzę w pokojowych zamiarach. Chciałem się po prostu rozejrzeć po obozie. Miałem taką nadzieję, Mora. Możesz się swobodnie rozejrzeć po naszym obozie. Porozmawiać ze wszystkimi. Obecnie przebywa u nas kilku ludzi. Możesz się ich spytać, jak się u nas żyje. Porozmawiaj także z Keretem. Jest moim zastępcą tu w obozie. Opowie ci o prawach i zasadach panujących w naszym obozie. Czy może już z nim rozmawiałeś? Tak. Z pewnością też będziesz mógł się wykazać, pomagając moim braciom w obozie. W ten sposób zyskasz nasze zaufanie. Oczywiście wszędzie możesz chodzić po obozie, poza świątynią, do której wstęp mają tylko szamani i wojownicy wyższą rangą. Co znajduje się w świątyni? Świątynia jest naszym sanktuarium. Czcimy w nim ducha naszych przodków. Odkąd przybyłem do Jarkendaru, uczę wszystkich moich braci, że naszym prawdziwym panem jest duch przodków, a nie Beliar. Z początku było to bardzo trudne. Jednak teraz prawie wszyscy uwolnili się od zgubnego wpływu tego demona. Prawie? Tak. Czasem jeszcze zdarzają się orkowie, którzy potajemnie czczą Beliara, ale w Jarkendarze raczej ich już nie spotkasz. Tym bardziej, że ostatnio do tej krainy z niewiadomego powodu przybywają hordy Beliara. Te piekielne istoty atakują także nas, więc tylko szaleniec mógłby dalej wierzyć w dobroć Beliara. Zapewne słyszałeś już o tej pladze nieumarłych? Tak, ta plaga powoli zalewa cały Jarkendar. Mam jednak zamiar zająć się tym plugastwem. Jesteś bardzo odważny, jeśli chcesz się tego podjąć. Chociaż chyba nie do końca świadomy tego, na co się porywasz. Nasi wojownicy czuwają dniem i nocą, gdyż czasem i w naszym obozie pojawiają się demony. Także nasi szamani cały czas próbują ustalić, co jest źródłem tego ataku pomiotu Beliara. Czy udało im się coś ustalić? Nie mogę mówić z tobą o takich rzeczach, Mora. Najpierw musisz zdobyć nasze zaufanie. Wtedy będę mógł powiedzieć ci coś więcej. Rozumiem. No dobrze. Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Z tego co wiem, Keret wyjaśnił ci, co w tym celu musisz zrobić. Zgadza się? Tak, wodzu. W takim razie zdobywaj zaufanie w naszym obozie i wykaż się dobrą wolą. Gdy będziesz gotowy się do nas przyłączyć, poinformuję cię o tym Keret, a wtedy zgłosisz się do mnie. Zlecę ci specjalną misję. Co to za misja? Dowiesz się w swoim czasie. Dobra, czyli na razie z tobą nic? Podobno pochodzisz z Nahdoru. Opowiesz mi więcej o tej krainie? Królestwo Nahdoru to potężny i wielki kraj. Włada nim król Kereshvar, pochodzący ze wspaniałego rodu orkowej hordy. Nasze królestwo istnieje od tysięcy lat, a nasi mieszkańcy, poza drobnymi wyjątkami, nigdy nie splugawili się kultem Beliara. Dzięki temu nasz lud rósł w siłę i opierał się różnym dziejowym zawirowaniom. Nieraz złe mory lub istoty Beliara próbowały zawładnąć naszym krajem. Jednak z pomocą ducha przodków i dzięki sile naszych wojowników zawsze odpieraliśmy wszelkie ataki nieprzyjaciół. Często pomagały nam także dobre mory, które swoją wiedzą i umiejętnościami nas wzmacniały.
Także i dziś przyjmujemy w swoje szeregi dzielne i szlachetne mory. Kto wie, może ty też do nich dołączysz któregoś dnia. Być może. Porozmawiaj z Wamem. To jeden z naszych najemników. On opowie ci więcej o morach, które nam pomagają. No dobrze, ekspedycja? Czy wiesz, że przybyła tu ekspedycja paladynów? Tak. Mój zwiadowcy już mi o tym donieśli. Do tej krainy wciąż przybywają nowi ludzie. Piraci, bandyci, teraz paladyni. Zaczyna się tu robić gorąco. Na szczęście, z tego co wiem, paladyni przybyli w przyjaznych względem nas zamiarach. Jak wyglądają wasze relacje z piratami? Mora, lepiej nie pytaj. Gdyby się okazało, że jesteś jednym z nich, moi orkowie starliby cię na pył. Piraci to kłamliwe i oszukańcze mory. Nie mają wcale honoru. Wcześniej nie było z nimi żadnych problemów. Ale gdy przybyli nowi piraci, wszystko się zmieniło. Zaczęli nas atakować zupełnie bez powodu. W dzień i w nocy musimy czuwać, bo nie wiemy, kiedy znowu zechce im się z nami walczyć. Już kilka razy pobiliśmy ich, ale mimo to wciąż nas atakują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Te parszywe mory wciąż nas nękają. Kiedyś chciałem ostatecznie się z nimi rozprawić, ale moi szamani mnie od tego odwiedli. Dlaczego? Za pomocą magii odkryli, że w pobliżu ci piraci mają wyspę, na której jest znacznie więcej tych przeklętych ludzi. Atakując, ściągnąłbym ich tu wszystkich. Jednak, aby odeprzeć taki atak, mamy zbyt mało wojowników. Rozumiem. Czy wiesz coś o Złotych Wrotach? Złote Wrota? Od kogo o nich słyszałeś? Pewien mag, Neoras, który jest bratem Xardasa, powiedział mi o tym. Ach tak. To dla mnie wiele znaczy. Jednak na razie nic nie mogę ci powiedzieć o naszych odkryciach. Bardzo możliwe, że te Złote Wrota mają coś wspólnego z atakiem istot Beliara. Tak, to całkiem możliwe. Myślę, że nasi szamani też mogliby ci coś powiedzieć na ten temat. Najpierw jednak musimy być pewni, że nikomu nie zdradzisz naszych tajemnic. Zdobądź odpowiednią reputację. Jak słyszycie, tutaj jakaś impreza się nagle zrobiła. Halo? No, w sumie tamten jeden szaman mówił, że tu jakaś imba jest wieczorem. Czy ty coś powiesz, że ja tu jestem i na to patrzę? Widzę, że... Kurde, jaka impreza, halo? Zaprosił mnie ktoś? Nie no, przecież mnie zaprosili, nie? Nie żeby coś. Dobrze, moi drodzy. Pójdziemy spać. Do rana. Zamkli się? Czy jeszcze? Chyba się zamkli. Dobrze. Moi drodzy, to by było na tyle na ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się tymi wszystkimi zadaniami z dziennika, których jest pełno. Widzę, że dalej jest ta impreza, tylko już nikt nie tańczy za bardzo. O, cisza. Także zajmiemy się tym wszystkim. Musimy jakoś to ładnie ogarnąć. No, chyba arenę trzeba będzie ruszyć, chociaż to jest troszeczkę, no takie, nie podoba mi się to. Ewentualnie udać się do magów wody, jakoś się przedrzeć przez bagna, żeby powoli można było teleporty sobie, jak to się mówi, no, załadować te kamienie ogniskujące. Tak czy inaczej, moi drodzy, kończymy na dziś. Zadanka robimy w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że coś ruszymy. I co? Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam Was do dodawania po sobie łapki w górę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie po sobie jakiś miły komentarz. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie polecam. I polecam też dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o nowych filmach. Także cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku już w poniedziałek. Cześć!